Witajcie! Porozmawiamy dzisiaj o Piśmie Świętym, a w zasadzie o tym, dlaczego ja nie czytałam Pisma Świętego, dlaczego zaczęłam i czy w ogóle warto czytać Pismo Święte. Zapraszam! W większości przypadków przemawiało przeze mnie niedowiarstwo, pocoizm, I lenistwo. Pocoizm to jest oczywiście po co mi to, nie? No bo w zasadzie to jest jakieś bajki, książki, w sumie to nie wiadomo. Bo nawet etap w moim życiu, słuchajcie, że ja nawet myślałam, że Jezus jako postać historyczna nie istnieje. I w zasadzie to w ogóle był pierwszy taki moment, kiedy ja w ogóle się zaczęłam wycofywać z kościoła dawno temu. Ale to już jest inna sprawa. Trzeba takie rzeczy po prostu tłumaczyć ludziom w ogóle, nawet na co dzień, nie? Że słuchajcie, ej, ale Jezus żył, naprawdę, tu, chodził na tej ziemi. Serio, to nie jest postać fikcyjna. Tak? Można wierzyć w to, że wierzyć czy nie wierzyć w to, że zmartwychwstał, ale naprawdę, on tu chodził. Znaczy nie tu, ale tam, tam chodził, nie? I po tych wszystkich ścieżkach. Kiedy, w którym, jakim momencie w ogóle zaczęłam czytać Pismo Święte? No w momencie, kiedy się nawróciłam, znaczy kiedy Bóg pozwolił mi, dał mi łaskę nawrócenia, bo tak chyba powinnam to jednak nazwać, bo ja się ciągle czuję jeszcze nienawrócona w pełni, ciągle jakieś upadki, tego typu rzeczy, dlatego nie rzucam tutaj jakimiś wielkimi opiniami na tym kanale, ani jakimiś teologicznymi rzeczami, bo ja po prostu przez cały czas jestem w drodze nauki swojej. W momencie, kiedy Bóg dał mi tą łaskę nawrócenia, oczywiście ja się na nią otworzyłam, no absolutnie, to nie było tak, że nie spadłam z konia. U mnie to była całkowicie inna historia i może kiedyś ją opowiem, ale no rzeczywiście zaczęłam tak myśleć, tak? Zaczęło się, moja przygoda z Pismem Świętym zaczęła się w sumie od audiobooków, bo nagle okazało się, że jest Judyta. Nagle okazało się, że jest jakaś Estera. Nagle okazało się, że ta historia o Mojżeszu jest ciekawsza niż ta bajka, która była pokazywana u dzieciaków, tak? Jak się było z dzieciakiem. Nagle okazało się, że... I tak, słuchajcie, wiecie co, poszłam któregoś razu do spowiedzi, pamiętam. Już tak mnie tyliło, to był tak już taki rok, kiedy ja wróciłam do kościoła, rzeczywiście chodziłam do spowiedzi regularnie i tak dalej, i tak dalej. I ciągle czułam się taka niegotowa. Wiecie, jak to jest? Że jest się niegotowym. Ja już miałam nawet taki moment, że okej, wzięłam to Pismo Święte, otworzyłam na pierwszej stronie takie ojej, Adam i Ewa, matko, że ja to znam, no i tam wąż przyszedł jabłko i w ogóle zamykam, nie? I tak było. I tak było. Ale kiedyś byłam u spowiedzi w Niepokalanowie, u franciszkanów i ten zakonnik po spowiedzi powiedział do mnie, siostro, czy ty przeczytałaś kiedyś Pismo Święte? Ja mówię, nie. A on mówi, proszę zacząć od Nowego Testamentu. I tak myślę sobie, no, tak, no dobra, no, znaczy, to nie była pokuta, nie? Tylko po prostu mówię, że może proszę zacząć, nie? I w zasadzie to też było fenomenalne, ponieważ dwa tygodnie może później w kościele u Dominikanów na Freta w Warszawie okazało się, że tam przed wyjściem do kościoła można było kupić Ewangelię. Nowy Testament i tylko jakby te Ewangelie, patrzyłam, czy przypadkiem nie mam tutaj tego przy sobie, nie mam. Ewangelia to jest z wydawnictwa Świętego Pawła, taka książeczka i to są Ewangelie na każdy dzień. Tam nawet nie ma pierwszego ani drugiego czytania, tylko sama Ewangelia z komentarzem autora jakby, tak, tutaj tego jakiegoś księdza, kapłana, tak dalej, zakonnika, nie, przyznam szczerze, nie wiem kogo akurat, nie zwracałam na to uwagi, plus jakieś tam modlitwy na końcu. Świetna sprawa, naprawdę i przyznam szczerze, że gdyby nie to, że ten zakonnik zachęcił mnie wtedy podczas spowiedzi do spróbowania chociaż od Nowego Testamentu, to podejrzewam, żebym nawet wtedy nie sięgnęła po to, bym stwierdziła to, wiecie, nuda. Znam tę historię. W ogóle po co? Po co mi to, tak? Pójdę do kościoła, usłyszę to. I przez pierwszy rok czytałam właśnie tą Ewangelię. Jak mi się spodobało, to na kolejny rok wygląda jakby nie wiadomo ile czasu ja zaczęła, ja już chyba długo już się nawróciłam, długo jestem nawrócona już jednak.
W każdym razie w tym pierwszym roku czytałam, w następnym już postanowiłam sobie, że okej, biorę Pismo Święte do ręki. Nie ukrywam, że bardzo pomógł mi w tym Mikołaj Kapusta. On ma kanał na YouTubie Dobra Nowina i tak na dobrą jeszcze sprawę, jeszcze lepszą sprawę, to w sumie połączenie tych wszystkich rzeczy, tak, czyli łaski nawrócenia, spowiedzi, słuchania Ewangelii. Ja dostałam też ogromną łaskę od Pana Boga takiego w pełni przeżywania mszy świętej. I to też z kolei dzięki ojcu Szostakowi i jego takiej serii, która się nazywa Abecadło? Nie. Nie pamiętam. Pewnie jak będę to oglądać, to później będę zła, bo przypomnę sobie, jak się nazywało to. Ale jak będziecie na Langustę na Palmę, to jest wytłumaczenie. Jestem wytłumaczenia, czym jest Eucharystia, jaka jest msza, kiedy jest chrzest, dlaczego dzieci są chrzczone w kościele, tak? A nie dorośli na przykład i tego typu sprawy kościelne, które są ciekawe. I tam była też seria o mszy świętej. I naprawdę ta seria mi otworzyła oczy. Więc od tamtej pory zaczęłam rzeczywiście czuć tą mszę świętą. No i sięgnęłam potem Ewangelię. Żeby się znowu nie rozgadywać. Słuchajcie, bardzo często nie czytamy Pisma Świętego, patrząc ja po sobie i patrząc po innych osobach. Właśnie to jest to, że kojarzy nam się to, że Pismo Święte jest nudne. Że my już te teksty znamy. Że w sumie to w kościele to usłyszymy. Że to jest, teksty są trudne. Że nam nie chce się, tak? No bo te literki są małe. Jest opcja kupna na przykład osobno Nowego Testamentu i Starego Testamentu. Dzięki temu może być większa ta czcionka, no bo wtedy te książki są grubsze, tak? I dzięki temu mogą być większe literki. Można kupić większą księgę. Chociaż rzeczywiście tą większą księgę ciężej się czyta. W związku z tym, no i jednak opcja tego Nowego Testamentu i Starego osobno to jest jakaś opcja. A, kolejną takim rzeczą, że tak, wiecie, ale jak czytam od początku, tak w ogóle, przyznam Wam, że wiele osób, które czyta tak, które ja poznałam i czyta Pismo Święte od początku do końca, to wiele osób mi mówi, że to dziwne jest, nie? Jest sposób, który mi został przekazany, jak poszłam kiedyś na taki kurs biblijny, nowej ewangelizacji, będzie w opisie tego kanału Będzie link i będziecie mogli sobie ściągnąć absolutnie darmowo taką rozpiskę, w jaki sposób czytać Pismo Święte. To jest sposób, który mnie nauczono i obiecałam Bogu, że będę przekazywać ludziom dalej. Dobrze jest w trakcie czytania Pisma Świętego czerpać komentarze też od innych osób, właśnie z audiobooków, czy na przykład właśnie u Mikołaja Kapusty na kanale Dobra Nowina. Naprawdę to, co Mikołaj robi swoją wiedzą, to jest fenomenalne. Przynajmniej dla mnie, tak? I dla wielu tysięcy ludzi, którzy go oglądają. Też takim jeszcze jednym powodem jest, i już kończę, bo już rzeczywiście się rozgadałam, jeszcze jednym takim powodem jest, no okej, jest lenistwo. Na to do końca nie mam odpowiedzi tylko na to, jak kogoś kochasz, to chcesz go poznać najmocniej. W ogóle coraz bardziej, coraz bliżej. Czytanie Pisma Świętego jest poznawaniem coraz bardziej. Najpierw Jezusa, a później Boga, bo jak zaczyna się od Nowego Testamentu, to poznaje się najpierw Jezusa. Oczywiście Jezus jest Trójcą Świętą, tak? I jest obliczem Boga, tak? Czyli pełnym miłością, miłosierdziem, cierpliwością. Również surowością, tak? I tak dalej. A w przypadku Pisma Świętego, Starego Testamentu, poznajemy już tą judaistyczną część, tak? Tą starotestamentalną część naszej chrześcijańskiej wiary, bo Jezus przecież nie zniósł tego prawa, które tam jest, tylko je absolutnie wypełnił. To by było na tyle. Chciałam Was naprawdę zachęcić. Jeżeli nie macie na razie jeszcze takiego polotu, żeby zacząć czytać Pismo Święte, zacznijcie tylko od Nowego Testamentu. Albo nawet zacznijcie właśnie od tej Ewangelii, takiej na ten konkretny dzień. To jest wydawnictwo Święty Paweł. Na pewno co roku wydają, na cały rok. Można zacząć w każdej chwili, nie czekaj na jutro, bo jutro może nie być. I cóż, zapraszam też do ściągania tego tam linku. Tam i tego pliczku wydrukować sobie można,
i czytać właśnie według tego sposobu. To jest, sposób jest bardzo prosty w sumie. Czyta się trochę Testamentu Nowego i trochę Starego. Trochę Nowego, trochę Starego. I tak na zmianę, i tak na zmianę. Naprawdę fajnie. Fajne i merytoryczne i takie dające odpowiedź na wiele pytań. Polecam Wam naprawdę czytanie Pisma Świętego. Moje życie to odmieniło bardzo mocno. Efektownie i efektywnie, ponieważ na przykład w dobie COVID-19 miałam o wiele więcej, oczywiście z łaski Bożej, mocy niż osoby, które chodzą tylko do kościoła. Tak więc naprawdę czytajcie Pismo Święte. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie da się uwierzyć w coś, czego się nie zna. Jak nie czytasz Pisma Świętego, to każdy jeden może cię zagiąć głupim jednym pytaniem, typu dlaczego Bóg zesłał na swojego syna masochistyczne takie cierpienie. To jest niegodne, to jest straszne. Jak czytasz Pismo Święte, to ty znasz odpowiedź. Nie zawsze człowiek jest w stanie i ma taką charyzmę, żeby odpowiedzieć. Ale ty masz. To nie wzbudza w tobie niepokoju, nie wzbudza w tobie złości, nie wzbudza w tobie oddalania się od Boga, tylko zrozumienie i współczucie dla tych ludzi, którzy tego nie robią. W sensie nie czytają Pisma Świętego. Współczucie, ale takie z miłością oczywiście. Okej, koniec. Jak zawsze się rozgadałam, ale na szczyt duchowy nie da się nie rozgadać. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i do przekazywania tego filmu dalej, no bo słuchajcie, Pismo Święte musi się nieść. Może jeden film taki jak mój zachęci chociaż jedną osobę do tego, żeby przeczytała Pismo Święte. Właśnie tą metodą, którą ja polecam, w sumie nie ja, tylko ten ruch wiary, nowa ewangelizacja tutaj w Warszawie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa!